Powinniśmy być na żywo. Witam Was serdecznie. Dajcie mi znać tylko na czacie, czy jest wszystko w porządku, czy mnie słychać. Myślę, że warto by, ponieważ to, o czym dzisiaj będę mówił, wynika z mega mojego doświadczenia, jeżeli chodzi o działanie w wiele lat w marketingu internetowym. I też, żeby była jasność, to dotyczy też marketingu internetowego, marketingu sieciowego, marketingu partnerskiego. Natomiast myślę, że osoby, które są w innych branżach, działają w innych branżach, tak samo coś z tego dla siebie wyciągną. Ja tylko teraz sprawdzę, upewnię się na czacie, żebym miał podgląd do czatu jakiegoś. Okej, dajcie mi znać proszę na czacie, że mnie widać, że mnie słychać i że nie zacina mnie, ponieważ mam tutaj u siebie mega często wyzwania z internetem. Dobrze, okej, porozmawiamy sobie dzisiaj troszeczkę o takiej rutynie, o takich rzeczach, które trzeba, takich rzeczach, które po prostu, tak, taki efekt końcowy, ludzie często mówią na przykład coś typu, że fajnie, że tam, nie wiem, wy, ja, oni, mega fajnie, wiele ludzi, którzy fajnie zarabiają pieniądze w internecie, sobie gdzieś tam jeździcie, podróżujecie, fajnie i to jest fakt. A przy okazji w ogóle to dziękuję ślicznie, to taki prezent w ogóle dostałem kiedyś na wesele i używam, więc dzięki to śliczne osób, które mi to sprezentowały, to takie by the way. Okej, wracając do tematu. Często jest tak, że ludzie nie widzą tego, co się robi. Codziennie często jest po prostu rutyna. Często takie nudne czynności trzeba wykonywać. Ja teraz powiem o tych czynnościach. Powiem Ci szczerze, gdybym ja to wiedział też trochę szybciej, od samego początku i trzymał się bardzo sztywno tego, to pewne efekty, przynajmniej u mnie, byłyby dużo szybsze. I ja Ci mogę dzisiaj zagwarantować jedną rzecz. Nie lubię słowa gwarancja, nigdy tego nie mówię, ale podpisuję się pod jedną rzeczą dzisiaj. Podpisuję się pod tym, że jeżeli będziesz wykonywał te kroki, o których teraz tutaj mówię, będziesz miał bardzo szybko fajne efekty. I teraz tutaj wyprzedzam pytania, albo ktoś mi tam napisze na czacie, przejdź stary do konkretów, więc jeżeli ktoś tak ma takie podejście do tego tematu, to niech opuści tego live'a, niech opuści to po prostu te spotkania, niech nie ogląda dalej, bo to nie jest po prostu dla nich. Dlaczego? Ponieważ często właśnie w biznesie, często właśnie w tym, co robimy, nie ma czegoś takiego, że szybko przechodzimy do konkretów. Często są takie rzeczy, zadania, które wydają się z pozoru mało ważne, z pozoru nie są istotne, a wpływają na efekt końcowy. Tak samo jak ta przedmowa moja, która teraz, z pozoru może się wydawać mało ważna, ale chcę Ci uświadomić pewną rzecz, że właśnie te małe, drobne elementy, ta głupia, durna, króciutka przedmowa moja ma wpływ na efekt końcowy. Więc gdybym miał zacząć jeszcze raz cały mój biznes, gdybym miał od początku, skupiłbym się na kilku elementach i te kilka elementów każdego dnia ja powtarzam osobiście. Ja teraz użyję tutaj nazwy pewnego rozwiązania, albo może na końcu powiem to rozwiązanie. Dobra, pierw powiem Tobie, jak wygląda cały schemat, a na samym końcu tego wszystkiego powiem Tobie po prostu sposób, jak to sobie poukładasz w takie klocki, tak? Czyli powiem Tobie, jak wygląda schemat mojego dnia, albo dnia takiego, którego ja myślę, że w okresach, gdy działasz marketingowo mocno, warto wykonywać te czynności, bo też musisz pewne rzeczy sobie podzielić, że pewne czynności wykonujesz też w danych okresach czasu. To nie jest tak, że ja cały czas wykonuję te czynności, chociaż uważam, że żeby być coraz wyżej, to te czynności, nudne często czynności należy wykonywać cały czas. I to jest akurat sposób, który u mnie działa. Tak? Natomiast ja znam też ludzi, którzy mają mega fajne wyniki i jakby nie robią tych rzeczy. Więc to nie jest powiedziane, że to jest schemat uniwersalny, ale on u mnie się sprawdzał i ten schemat się u mnie sprawdza i chciałbym Ci ten schemat dzisiaj przekazać. Więc zacznijmy od tego, takiej pierwszej informacji, że to, co ja Tobie pokazuję, to sprawdza się u mnie, ale nie u każdego. I pierwszą rzeczą, którą warto robić i też, żebyśmy mieli tutaj jasność, ja staram się dochodzić do sytuacji, w której robię te wszystkie czynności, ale też nie zawsze tak jest, tak? Czyli ten schemat jest dla mnie schematem w cudzysłowie idealnym, albo podchodzący pod ideał, ale też nie zawsze jest tak, że ja każdego dnia to robię. Także tu była jasność. Okej, lecimy więc z tym schematem. Jak będą jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w trakcie, ja potem wrócę po prostu do całej tej do czatu i będę odpowiadał na te pytania po prostu później. Okej, nie mam tutaj żadnej prezentacji, w związku z tym weź sobie kartkę, długopis i sobie możesz to notować, ponieważ ja tutaj nie mam żadnej prezentacji, bo to spotkanie dzisiejsze jest robione po prostu spontanicznie. Ok, pierwsza rzecz, którą zawsze codziennie gdzieś tam rano warto robić, to albo słuchać sobie coś fajnego, takiego z rozwoju osobistego, albo ewentualnie czytać jakieś książki. Teraz nie mówię o szkoleniach audio, bo to o tym powiem za chwilę, ale to jest jedna rzecz, którą po prostu warto robić. Czy to będzie audiobook, czy to będzie czytanie książek, czy to będzie po prostu jakieś szkolenie, no to już zależy od Ciebie, ale to jest jakby pierwsza czynność, którą warto robić. Po co to jest to ważne? Ponieważ warto po prostu... trzeba cały czas się rozwijać, tak? Trzeba nie tylko na przykład jeździć na jakieś takie szkolenia, które kosztują po 500, po 1000 zł łącznie z hotelem, wyjazdami, to jest też w porządku, ale warto po prostu cały czas gdzieś, czy nawet jeżeli nie czytasz książki, to nie wiem, czytasz jakiś artykuł wartościowy, wchodzisz na neta, coś szukasz. Ja to daję przykład, że książka to jest taki najprostszy sposób, gdzie ktoś za 30, 40 zł czy 20 zł z pół życia swojego skumulował do małej powierzchni i masz w zasadzie za grosze jego doświadczenie życiowe. Tak? Więc to jest każdego dnia. Kolejny punkt, który ja osobiście robię każdego dnia, przynajmniej staram się to robić, to jest często tak, że nagrywam jakieś wideo, bądź montuję jakieś wideo, bądź staram się nagrywać jakieś wideo. Często to jest też tak, może taki mieć schemat, że na przykład, nie wiem, przeczytasz coś wartościowego, nauczysz się coś nowego rano, to później masz pomysł na to wideo, czyli możesz z jednej strony przeczytać coś, a z drugiej strony zredagować coś na wideo, tak? To jest taki pomysł na to, po prostu skąd masz pomysł na wideo? No po prostu rano robisz pewną rzecz, potem reagujesz na wideo. Natomiast tu dam Ci takiego prostego tipa, często jest tak, że dobrze jest, fajnie jest, jeżeli te wideo nagrywa się codziennie, ale często jest tak, że niekoniecznie jakby jesteśmy w stanie dzień w dzień to robić, tak? Ja oczywiście to jest model idealny, ale ja sobie zdaję często sprawę, że na przykład, nie wiem, w którymś dniu ktoś odpuści jakieś wideo, tak? To oczywiście ja, jak zaczynałem, to robiłem tak zwane wyzwanie chyba to, że każdego dnia nagrywaliśmy wideo i to jest w porządku, chociaż gdybym miał teraz robić to ponownie, to wolałbym to zrobić, jakieś tam wyzwanie, nie wiem, trochę inne, nagrywać wideo co drugi dzień na przykład, nie codziennie, ale to już są takie szczegóły, tak? Takie moje osobiste zdanie. Natomiast też możesz zrobić coś takiego, że możesz nagrać nawet 2 wideo w ciągu jednego dnia, albo 3 wideo w ciągu jednego dnia. Czasami też tak robię, gdzieś jestem, to w danej chwili nagrywam po prostu 1, 2, 3 wideo i mam po prostu te wideo, mogę wrzucić je po prostu później, tak? W kolejnym dniu, więc w zasadzie wrzucam je codziennie, ale niekoniecznie muszę je nagrywać codziennie, co potem ułatwia czas, życie, tak? Takie nagrywanie, montaż tego wszystkiego później trwa około 30 minut, więc ten czas na to możesz poświęcić. Kolejną rzeczą, którą bym robił, gdybym zaczynał od początku i to, co robiłem na samym początku, to prowadził swojego bloga. Czyli mamy codzienny rytuał, tak? Czytaliśmy coś, czy uczyliśmy się z czegoś, nagraliśmy potem wideo na podstawie tego, co się uczyliśmy, a następnie z tego robimy wpis na blogu. I oczywiście, żeby też była jakość. Ja swojego czasu, kiedy cały czas cisnąłem marketing, robiłem to bardzo systematycznie, czyli codziennie wideo, codziennie w cudzysłowie wpis na blogu, i codziennie gdzieś tam coś tam, jakaś edukacja, tak? Oczywiście potem pewne rzeczy są ważniejsze w danych okresach czasu niż na przykład robienie tego marketingu, bo na przykład, nie wiem, jest tyle osób, które potrzebujesz obdzwonić czy porozmawiać z nimi, że no, to jest w pierwszej kolejności, tak? Czyli w pierwszej kolejności to jest najważniejsza rzecz, to też jest bardzo istotne, to jest to, że ty masz zarabiać pieniądze, tak? To jest kluczowe. Te rzeczy, które Ci teraz mówię, to są rzeczy, które pomagają Tobie docelowo zarabiać pieniądze, natomiast najważniejszą rzeczą u Ciebie w biznesie jest to, żebyś zarabiał pieniądze, ale o tym powiem Tobie dalej, bo cały dzień dzieli się na pewne jakby elementy, tak? To co możesz zapisać. Są elementy, które załóżmy budują Twoją markę, są elementy, które dają Ci zarobić pieniądze, są elementy, które dają Ci zarobić pieniądze na tu i teraz, są elementy, które dają Ci zarobić pieniądze długoterminowo i to wszystko w ciągu jednego dnia robisz, ale do tego dojdziemy. Kurde, obiecałem 20 minut rozmowy, ale to nie wyjdzie, to będzie przynajmniej 30, więc lecimy dalej. Czyli tak, czytaliśmy coś, nagraliśmy wideo, robimy wpis na blogu. Ja wiem, że Tobie na przykład, nie wiem, Tobie się nie chce nagrywać wideo, albo nie umiesz tego robić, w porządku, znajdź sobie inny kanał dotarcia, ale dla przykładu bloga pisać możesz. Jeżeli nie możesz pisać bloga, to zleć komuś pisanie Twojego bloga albo, nie wiem, albo w jakikolwiek sposób. A nie lubisz pisać bloga, to poproś kogoś, żeby zredagował Twojego i wrzucił Tobie post na blogu na podstawie wideo, które wcześniej nagrałeś. Na takiej zasadzie, no w drugą stronę tego nie zrobisz, no, czyli możesz teoretycznie zrobić jakieś animacjami, czyli masz wpis na blogu, robisz z tego wideo, ktoś Ci za to robi, ale no, raczej tutaj to będzie bardziej skomplikowane. W każdym razie chodzi o to, żeby to wszystko było wymienne, tak? Wideo, wpis, wpis, wideo, okay? To jest kolejna rzecz taka codzienna, którą warto po to robić. Jest teraz, ja patrzę na taką moją ściągawkę, mam tu takiego tipa jednego, ale się nie podzielę tutaj, z pewnych względów tego tipa zostawię po prostu na grupę Akademii Milionerów i tam to, może się porzucę tego tipa, nie tutaj. Okej, kolejną rzeczą, którą robię codziennie, to jest lajkowanie i komentowanie Facebooka. Co to oznacza? W wielkim skrócie, wchodzę sobie na jakąś fajną grupę dyskusyjną, okej, widać mnie, dobra, bo mi coś zniknęło, ale widać. Wchodzę sobie na jakąś fajną grupę dyskusyjną, na jakiś temat, który mnie interesuje, załóżmy, nie wiem, kryptowaluty, tak? I staram się szukać, albo jakieś, nie wiem, grupa o zarabianiu. I staram się tutaj mądrze coś skomentować, mądrze coś napisać, tak? Znaleźć coś, polajkować komuś coś i robię to z każdego dnia. Tylko tutaj kolejna pułapka, jeżeli chcesz to robić, to po prostu rób to sobie, ale ustaw sobie budzik, na przykładu, nie wiem, masz, załóżmy na to 30 minut dziennie i nic więcej, czyli wyłączasz wszystko dookoła, wchodzisz i tylko lajkujesz, komentujesz i tyle, więcej tego nie robisz. Oczywiście jak w ciągu dnia coś tam ciekawego coś zobaczysz, to w porządku, ale nie szukaj w ciągu dnia później kolejnych rzeczy, tak? Dlaczego? Bo będziesz cały dzień to robił, ten sposób jest mega skuteczny, mega ważny. Kiedy ja zaczynałem, to praktycznie stosowałem to przez pół dnia, tak? Ja po prostu nie robię nic innego, jak odpowiadałem mądrze ludziom, pomagałem innym ludziom, tak? Prosta sprawa, lajkowanie to wiadomo, tak? Lajkuję, bo coś mi się podoba, ale komentuję często rzeczy, ponieważ z prostego względu chcę ludziom innym pomóc, tak? Coś doradzić, jeżeli ktoś się coś pyta, to zawsze doradzam w jakichś tam rzeczach i też bardzo istotna kwestia, nie robię czegoś takiego, że nie wiem, ktoś się pyta, jaki jest najlepszy biznes na świecie, tak? I gdzie można najwięcej zarobić pieniędzy, to u mnie nie zobaczysz żadnego linku partnerskiego w tych komentarzach. Jeżeli ktoś mnie tam zapyta o coś, to tam nie zobaczysz linku partnerskiego, tam będzie merytorycznie to zrobione. Ja może teraz tutaj tego nie udostępnię ekranu, bo nie ma na to czasu, ale gdzieś tam na innym kanale albo gdzieś na fejsie u mnie znajdziesz, może nagram taki krótki przykład, w jaki sposób ja to robię, tak? Tak sobie gdzieś to mogę coś takiego zrobić, teraz nie ma czasu na to, żeby to pokazywać. To jest kolejna rzecz, to jest czwarta rzecz, którą robię. Piąta w zasadzie, ale o jednej nie powiedziałem. Kolejna rzecz to jest rozmowa z partnerami. I tutaj jest to rozmowa z partnerami obecnymi, którzy z nami współpracują. Wykonuję często kilka telefonów dziennie do obywa, natomiast tutaj bardzo często lubię to słuchać. Cyk, jadę gdzieś w trasie, załóżmy, nie wiem, na 2 godziny, 3 czy cokolwiek, wtedy to bardzo fajnie się sprawdza, bo nie tracisz czasu w ogóle fajnie czas szybko mija w samochodzie, bo to szybko lecisz, nie wiem, Wrocław, Łódź czy Wrocław, Warszawa, to chwila, moment. Bardzo często robię coś takiego też, że daję informacje wcześniej na swoich grupach albo rzucam info na czacie typu, że jestem w trasie od 6 do 11, można do mnie dzwonić, tak, bo wtedy wiem, że mam wolny czas. Więc to jest kolejna rzecz, taka rutyna codzienna praktycznie, którą wykonuję. Kolejną rzeczą, którą robię, to jest promocja wideo, wpisów na Facebooku, fanpage'u, Insta, tak? Czyli to już jest takie działania marketingowe, które podejmuję. Dla przykładu, dzisiaj załóżmy na Insta nie pojawiło się żadne tutaj wideo z tego tytułu, że tutaj coś wprowadza, ale dla przykładu zrobię to na żywo. W tym momencie wejdę sobie czekajcie chwilkę, wejdę sobie... Codzienna rutyna, tak, robię coś, nagrywam jakieś wideo, pokazuję to, co robię, moje życie, tak? Dzisiaj nie jestem na wakacjach, bo ostatnio byłem dosyć sporo w różnych miejscach w Polsce i na świecie na wakacjach, ale dzisiaj, przepraszam, ale dzisiaj po prostu pokazuję to, że nie jestem na wakacjach i teraz odpalam odpaliłem mojego Instagrama i właśnie pokazuję na Instagramie na żywo, że jesteśmy na żywo, że mamy tutaj jakąś burzę mózgów, że mówimy coś fajnego i że warto skoczyć gdzieś tam na kanał Akademii Milionerów, jeżeli nie widziałeś tego, po prostu tego spotkania, to wpadnij tam, by zobaczyć, co się dzieje. Okej. Tylko tu będzie mi trochę szumiało, ale w porządku, wezmę na szybko sobie, otaguję # burza mózgów. Zrobię to na żywo, żeby Ci pokazać, że pewne działania trzeba robić tu i teraz, nie jutro, nie potem, w tym momencie po prostu. Burza, tak to się nazywa, dobra, w porządku. i trochę tam będzie czyszczało, ale to wynika z pewnej innej rzeczy, ale nie ma znaczenia to i weźmiemy teraz, załóżmy, o, jakoś tutaj weźmiemy znaczek, cyk, wyślij, udostępnij, proszę. Codzienna rutyna zrobiona, tak? Czyli rzuciłem Instastory na Instagramie, tak? Jest rutyna, jest to nudne, tak? W porządku, jest to nudne, ale jeżeli robisz to systematycznie, za chwilę jakieś pewnie zdjęcie dodam z tego tytułu, albo wrzucę zdjęcie, które dałem teraz na Facebooku, bo to dosłownie tą dzisiejszą prezentację to akurat, że będę go robił, wymyśliłem sobie po prostu chwilę przed tym spotkaniem, bo to wyszło to z innych względów, więc nie miałem czasu tego na promocję, ale gdybym miał czas trochę więcej na promocję, to bym promował to wideo trochę wcześniej. Wysłałbym tak samo mailing do listy mailingowej, teraz tego nie robiłem, być może wyślę mailing do nagrania z tego spotkania, a raczej na pewno to zrobię. Wrzuciłbym tego posta na swojego fanpage'a i to zrobiłem. A, widzisz, zapomniałem wrzucić tego posta na mojego prywatnego fanpage'a, no widzisz, i to jest problem, tak? Ale mogę to zrobić za chwilę. Wezmę po zakończeniu tego spotkania, wrzucę nagranie z tego spotkania na fanpage'a. Codzienna rutyna, nagrałem jakieś wideo, do czego zmierzam? Nagrałem jakieś wideo, zrobiłeś jakiegoś wpis na blogu, czyli zrobiłeś ten początek dnia, okej? Robisz teraz kolejne rzeczy, czyli promujesz ten wideo, ten wpis na blogu, na fanpage'ach, na Instagramach, na Instastory, na innych kanałach dotarcia, na jakiejś grupie, możesz zrobić reklamę płatną, bezpłatną, tak? Czyli to jest kolejna rzecz, którą codziennie robisz. Kolejna rzecz. Przepraszam Was, ale chyba trochę jeszcze tak przeziębiony jestem, ale damy radę. Kolejna rzecz, którą robię codziennie, nauka marketingu. Ja jestem mega zwolennikiem automatyzacji biznesu. Dla mnie słowo automatyzacja to jest coś, co naprawdę jest kluczowe. Ja uwielbiam robić pewną rzecz raz i później cały czas niech to działa. Ja uwielbiam coś takiego, co się nazywa tunel sprzedażowy, ja uwielbiam coś takiego, co nazywa się lista mailingowa, ja uwielbiam coś takiego, co po prostu wiem, że raz nagrana ta burza mózgu dzisiejsza, którą robię, to wideo, one za kilka lat będzie aktualne na 100%. Ludzie będą ją oglądać w mniejszym bądź większym stopniu, będą wychodzić w czasie tej burzy mózgu, w tym momencie będą wychodzić, opuszczasz te spotkania ze stratą dla siebie, z tego względu, że ja jestem 100% przekonany o tym, co mówię, z tego względu, że to, co mówię, dało u mnie niesamowite efekty, jakby ta burza mózgów jest robiona dla ludzi, którzy gdzieś tam nie znają, kojarzą, więc ja nie mam zamiaru komukolwiek udowadniać pewnych rzeczy, ale gdybym chciał zrobić jakiś webinar sprzedażowy, to by to inaczej wyglądało, wtedy bym pokazał, nie wiem, tutaj zarobiłem pierwsze 100 tysięcy, tutaj byłem taki i taki, sraki i taki, tak? Teraz tego nie robiłem, bo ta burza ma trafić do ludzi, którzy gdzieś tam kojarzą, są, tak? Ona nie jest specjalnie gdzieś tam promowana na zewnątrz, to jest bardziej dla ludzi, którzy gdzieś tam są, kojarzę, tak? Ale już trochę odbiegam od tematu, ale niekoniecznie, ponieważ codziennie uczę się marketingu i to jest kolejny punkt, który poleciałbym robić, jeżeli ktoś chce iść w stronę automatyzacji, uczyć się marketingu, ale nawet nie tylko o marketing chodzi. Ja na przykład chcę podszkolić się z marketingu, bo to jest mój flow, bo to lubię robić, ale jeśli ty na przykład chcesz się podszkolić ze sprzedaży, to ucz się ze sprzedaży i tu jest powrót z kolei do pierwszego punktu, czyli do czytania książek, ponieważ jakie czytasz książki? Jakie są książki najlepsze? No takie, które są Tobie potrzebne. Jeżeli Ty chcesz książki o rozwoju osobistym, ucz się rozwoju osobistego. Chcesz sprzedaży? Ucz się sprzedaży. Chcesz marketingu internetowego? Ucz się marketingu internetowego. Chcesz być specem w kryptowalutach? Ucz się o kryptowalutach. Chcesz być specem od tuneli sprzedażowych? Ucz się tuneli sprzedażowych, tak? To jest coś, co każdego dnia gdzieś tam w idealnym modelu po prostu robię. Kolejna rzecz, która wychodzi z różnym skutkiem, ale mam nadzieję, że kiedy będę nagrywał to wideo, ktoś ogląda to nagranie za kilka lat, to zobaczy tutaj efekt trochę lepszy w tym wszystkim. Trochę efekt lepszy w tym wszystkim, czyli staram się w cudzysłowie, robię to i to jest model idealny, codziennie gdzieś tam coś ćwiczyć, tak? Jakieś ćwiczenia, nie wiem, o chociażby proszę bardzo, prosty przykład, leży tylko koło mnie, codzienna rutyna, niech to będzie w międzyczasie, będę tutaj ćwiczył, okej? To proszę bardzo, żeby nie było, jest sprzęt, nie będę teraz biegał po pokoju, szukał kolejnego sprzętu, ale musisz mu wiedzieć na słowo, że on gdzieś tam się znajduje. I przy okazji, jeżeli jest taka możliwość, to słuchaj sobie audiobooków. Dlaczego? Prosty względ, z prostego powodu. Jestem zwolennikiem mega wyciśnięcia z tego samego czasu jak najwięcej, tak? Czyli jeżeli coś takiego robię, to fajnie, jeżeli przy okazji na przykład mówię coś do Ciebie, bo mogę robić dwie rzeczy jednocześnie, tak? Oczywiście facet nie potrafi robić rzeczy jednocześnie, kobieta tak potrafi pomóc robić, ale możesz słuchać sobie audiobooku, sobie tam biegać, jeździć na rowerku, cokolwiek innego robisz i odhaczasz sobie kolejną rzecz, tak? Odhaczasz sobie kolejną rzecz. Okej, kolejną rzeczą, którą uważam, że warto robić, to uczyć się języków obcych i to tak samo różnie to bywa, a ja Ci mówię o modelu idealnym, tak, załóżmy możesz się uczyć 30 minut, czy tam godzinę dziennie języka angielskiego, ja często robię pewne rzeczy przy okazji, czyli dla przykładu przeglądam jakieś strony fajnych marketerów zagranicznych, albo czytam coś, bo muszę coś przeczytać po angielsku, bo przez co działamy w projektach biznesowych, które są w języku angielskim, albo po prostu newsy są ważne, bo są w języku angielskim i najprościej w świecie, na przykład czegoś tam nie rozumiem, to biorę słówka, kopiuję sobie je, wrzucam sobie gdzieś, zapisuję sobie je, albo jakieś takie ważne zdania i w taki sposób jednocześnie łączę dwie rzeczy pożyteczne, czyli uczę się marketingu, uczę się o pewnych rzeczach, czytam o pewnych rzeczach i uczę się języka angielskiego. To jest kolejna rzecz, którą robię każdego dnia. Kolejną rzeczą, którą w modelu idealnym robię każdego dnia, to jest tak zwany autoresponder, sprawy techniczne, strony przechwytujące i wdrażanie projektu. To jest troszeczkę takie rozbudowana rzecz, ale to zajmuje masę czasu tak naprawdę, bo w zasadzie mógłbym na tym spędzić pół dnia, na tym, żeby tylko wdrażasz te rzeczy, tak, czyli pisać jakieś kolejki mailingowe do autoresponderów, sprawy techniczne, ja mam tyle planów, tyle stron różnych projektów, które dzisiaj są w głowie, domem pokupywanych, różnych, teraz nie będę zdawał tutaj projektów, ale na dzień dzisiejszy, gdyby mi dzisiaj nikt nie podsunął żadnych nowych pomysłów, to ja mam co robić przez najbliższe 2 lata tak spokojnie i mam pomysły, projekty, jakiekolwiek rzeczy, nie potrzebuję nowych pomysłów, żeby realizować, żeby po prostu coś cokolwiek robić, bo żeby w drodze, niestety zdradzać czegoś, ale co mogę zdradzić? Dla przykładu, odpaliliśmy taki projekt, który nazywa się, czy ja mogę to zdradzić, czy nie mogę, tak myślę sobie, szybko, no nie będę zdradzał, znaczy, a mogę, nie mogę, niedługo pojawi się taki projekt, bardziej taki Akademii Milionerów, ale taki charytatywny bardziej projekt, będziemy wspierać pewne instytucje, tu mogę powiedzieć, że to będą domy dziecka, ale w pewien fajny sposób, nie taki nietypowy, nie pieniędzmi, troszeczkę w inny sposób, już jest pod to kupiona domena, już dzisiaj programistycznie pewne rzeczy tam robiłem, już pierwsze zakupy robimy, składki i tak dalej, na pewne rzeczy i jakby to jest kolejny projekt, tak? Kolejny projekt, który stoi w realizacji i to jest właśnie wdrażanie projektów. Każdego dnia staram się o niewielką część wdrażać projekt, tak? Są pewne rzeczy dla przykładu, które robimy i których nie widać po prostu, tak? Robimy to dla firmy, czy robimy to po prostu, tego nie widać na co dzień, tak? Nie ma tego na co dzień. Nagrywamy jakieś wideo instruktażowe, robimy jakieś prezentacje, przygotowujemy pewne rzeczy do wprowadzenia się na rynek, tak? Bo załóżmy co jakiś czas jakiś tam projekt wprowadzamy, albo zmieniamy pewne rzeczy. Tego nie widać na co dzień, ale to jest właśnie wdrażanie każdego dnia, czasami nudne, chociaż mnie to drajcuje, takie wiecie, wprowadzanie techniczne rzeczy, chociaż technicznie nie jestem, nie lubię takich rzeczy, ale wiem, realizuje mnie tu jedna rzecz, że jak raz to zrobię, to będę miał święty spokój i to będzie cały czas pracowało. Więc wdrażanie projektu, sprawy techniczne, takie strony przechwytujące, autorespondery, to jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz, którą robię każdego dnia, albo przynajmniej w modelu idealnym powinno to być, i to jest kluczowa rzecz, znaczy każda z tych rzeczy jest kluczowa i potem powiem tobie podsumowanie na samym końcu, tak poukładam ci to w takie bloki, tak, to będą 4 bloki, ale powiem ci to na samym końcu. Więc teraz tak, to jest sprzedaż, tak? Sprzedaż osobista, czyli trzeba wziąć telefon i zadzwonić do ludzi, tak? Zadzwonić do ludzi, żeby coś im w cudzysłowie sprzedać, ponieważ, nie wiem czy ty wiesz, ale nie wiem co ty robisz, natomiast cokolwiek byś nie robił, to ty sprzedajesz i jakby jeżeli ktoś się tam chce kłócić, że on w swoim biznesie czegoś nie sprzedaje, to naprawdę możemy przejść na priv i się o to pokłócić, dzisiaj nie będziemy na ten temat rozmawiać, nie wiem, zgodzicie się ze mną, dajcie mi na czacie informację, kto się ze mną zgodzi, że w każdym biznesie coś sprzedajemy, że codziennie jest coś sprzedajemy, kto się ze mną zgodzi, dajcie mi znać na czacie, że sprzedaż powoduje to, że nasze zyski są coraz większe, tak? Kto się ze mną zgodzi, że dzisiaj, jeżeli miałby w jej firmie, w swoim projekcie, w swoim biznesie, to miałby po prostu dokonałby sprzedaży z tych klientów, zarobił więcej pieniędzy. Dajcie mi znać proszę na czacie, bo czasami są ludzie, którzy nie rozumieją pewnych rzeczy i mówią do mnie, czy mówią po prostu, że on akurat w swoim biznesie nie sprzedaje, tak? On nie musi wziąć tego telefonu i zadzwonić. Okej, może to... To jest kolejna rzecz, którą staram się robić, to jest kolejna rzecz, która w modelu idealnym uważam, że jest konieczna, czyli delegowanie pewnych rzeczy, tak? I to jest tutaj, jakby nie będę wchodził w szczegóły, bo wiele rzeczy trzeba się tutaj nauczyć, tak? Ale w modelu idealnym warto jest, żebyś robił to, na czym się znasz najlepiej, tak? Albo to, co daje najwięcej pieniędzy. A co tobie daje najwięcej pieniędzy na tu i teraz? Sprzedaż. To jest rzecz, która tobie daje najwięcej pieniędzy na tu i teraz. Okay? A w cudzysłowie wszystko inne docelowo można zlecić. Tylko że to jest już taki model bardzo idealny i za chwilę troszeczkę jakby spuentuję to całość. Zapiszę sobie tą myśl moją, zlecić wszystko, co nie jest sprzedażą. Zapisuję sobie to lub to, na czym się nie znamy. Widzicie, to szkolenie powstaje też troszeczkę, to spotkanie powstaje troszeczkę takie na żywo, czyli wpadają mi kolejne kliki, kolejne rzeczy, tak? Które być może każdy wie, być może dla ciebie to, co dzisiaj powiedziałem, jest oczywiste i od tego mogłem zacząć to spotkanie, bo dzisiaj, kiedy ja o tym mówię i często powtarzam to wielu partnerom, a dzisiaj jest taki szczegółowy dzień, gdzie osoby, które wiedzą, że robię tą burzę mózgów, to wiedzą, dlaczego robię ją sam dzisiaj i też wiedzą, dlaczego jest ten szczegółowy dzień. Ja często powtarzam wiele rzeczy ciągle ludziom, a dalej ludzie tego nie rozumieją. Ja jestem czasami pod wrażeniem tego, jak można wiedzieć, co trzeba robić i tego dalej nie robić, tak? W związku z tym ja domyślam się, że pewne rzeczy, które dzisiaj to do ciebie mówię, tak? Popatrzcie teraz prosto w kamerę. Pewne rzeczy, które dzisiaj do ciebie mówię, są dla ciebie być może oczywistą oczywistością. Tylko problem polega w tym, że wiele ludzi, pewnie tak samo twoich znajomych, mówię, że to nie ty jesteś, tak? Najprościej w świecie wie, co robić, ale nigdy tego nie robi. Tyle w temacie. Dlatego dzisiaj chciałem skupić wszystkie elementy w skrócie w jedną całość, żebyś miał schemat, w którym kierunku warto po prostu iść. Okej, idziemy dalej. Kolejną rzecz, czyli tak naprawdę delegowanie pewnych rzeczy, to jest kolejna rzecz, którą codziennie robię. Dla przykładu, tam żona siedzi obok, więc mam nadzieję, że dla przykładu co dzisiaj sobie zdelegowałem, żona zaraz się wścieknie, bo żona nie lubi, jak pewne rzeczy deleguje, ale musiałem robić porządek z fakturami, żeby rozliczyć jedną ze spółek, którą posiadam i akurat tego nienawidzę robić, w związku z tym żona może ogląda nawet, zdelegowałem to na żonę, żona wściekła pewnie, ale pomaga w pewnych kwestiach, więc to jakby tutaj dzisiaj ogarnąłem, tak? Dobra, kolejna rzecz, planowanie każdego dnia, to jest mega istotne, jak zawsze gdzieś tam kilka minut, 10 minut dziennie każdego dnia staram się zaplanować sobie kolejny dzień i to jest mega istotne, żebyś w kolejny dzień wiedział, wstajesz i widzisz, co masz zrobić, tak? Ja mam też tak podzielone na takie tabelki, czyli plan dnia, zadania, nie wiem, ważne z jedynką na czerwono, zrób to teraz w pierwszej kolejności. Później mam kolejne zadania, które trzeba zrobić w kolejnej kolejności, kolejne, które trzeba w kolejnej kolejności. Oczywiście sposobów na planowanie jest bardzo wiele i to nie szkolenie o planowaniu, ale powiem ci, jak ja mam tyle rzeczy zaplanowanych, że czasami tylko trzeba przerzucać te wszystkie takie punkciki w tym wszystkim, żeby jako sobie ten dzień poukładać. Odpowiadam na pytanie, w czym planuję. Oczywiście kalendarz Google, ja wolę takie rzeczy jak kalendarz Google, chociaż mam tutaj kalendarz zwykły, ale też często korzystam z Google Drive'a, czyli po prostu mam plik na Google Drive'ie, gdzie sobie wrzucam w Excelu wszystkie rzeczy, planuję, jestem na telefonie, mogę sobie z tego korzystać, z telefonu albo w taki sposób. Innym sposobem, jaki sobie planuję, to jest Google Keep, taka aplikacja, ewentualnie aplikacja, to po niemiecku brzmi Wunderlist, to tak chyba będzie, Wunderlist, tak to się teraz musiałbym sprawdzić, bo nie pamiętam, czy to taka nazwa, taka właśnie Wunderlist, tak to się nazywało, zaraz sprawdzę, tak, Wunderlist, nie wiem, czy to po niemiecku, czy nie po niemiecku, ale to nie ma znaczenia, to jest kolejna rzecz, z której skorzystam po prostu przy planowaniu, ale jakby to nie jest istotne teraz, mówię ci dalej, co robię. Kolejną rzeczą, którą robię każdego dnia i tutaj jest ważna, fajna, kluczowa rzecz, w zależności od możliwości, ale staram się nie uczestniczyć codziennie we wszystkich czatach, w których jestem, ponieważ gdybym miał uczestniczyć w każdym czacie, w którym jestem, to bym chyba zwariował z tego względu, że tych czatów jest wiele, grup jest wiele, informacji jest bardzo dużo i bym cały czas po prostu gdzieś siedział na telefonie, nic nie robił, tylko odpisywał. W związku z tym bardzo często jest tak, tutaj już do mnie piszą. Bardzo często jest tak, że odpisuję czasami wieczorami, albo wchodzę na maila, odpisuję od razu na maila, wchodzę rano i wieczorem odpisuję na wszystkie maile naraz. W taki sposób to robię, żeby się nie rozpraszać w ciągu jednego dnia, ale gdzieś tam staram się to robić. Oczywiście też nie jest to idealnie, bo czasami mam tak, że wezmę na telefonie, odczytam jakąś wiadomość, pomyślę sobie, odpiszę później i tak już odpisałem później, tak? I często jest tak, że gdzieś tam zapomniałem po prostu odpisać, wiadomo, została odczytana, ja sobie przypominam po 3 miesiącach, że komuś nie odpisałem. Więc do mnie osobiście, jeżeli ktoś pisze, jak ktoś nie odpisuje, to trzeba do mnie pisać drugi raz, trzeci, czwarty, dziesiąty, zadzwonić do skutku, ponieważ czasami jest tak, że jest na natłoku tych wszystkich informacji, rzeczy, nie jest, no ciężko jest to ogarnąć, tak? Kolejna rzecz, i tutaj to już są takie rzeczy, które nie są codziennie robione, ale dodam to do takiej rutyny, tak? Do rutyny, bo tego się nie da robić codziennie, albo przynajmniej inne obowiązki w ciągu dnia, wiele obowiązków w ciągu dnia powoduje to, że nie zrobić tego codziennie, ale w wielkim skrócie są to live'y, webinary, szkolenia dla partnerów. Dla przykładu, taka burza mózgu, jest to codzienna rutyna, to są tygodniowa rutyna. Każdego tygodnia od 146 burz mózgu ktoś tutaj tą burzę mózgu prowadził, tak? Nie zawsze jestem to ja, ponieważ mamy też inne projekty, robimy też inne rzeczy w międzyczasie, robimy webinary, załóżmy wewnątrz naszej grupy, czy jakieś, nagrywamy jakieś wideo, czy też ewentualnie robimy spotkanie dla partnerów, czy nagrywamy jakieś wideo instruktażowe dla partnerów. No nie da się tego zrobić cały czas, ale jest to niestety codzienna rutyna, czy tygodniowa rutyna, czyli webinary, live'y, szkolenie dla partnerów. Możesz sobie tak to podzielić, że na przykład, nie wiem, w ciągu jednego tygodnia sobie mówisz, że będziesz robił jeden webinar w ciągu tygodnia, albo jeden live w ciągu tygodnia, albo jeden live na 2 tygodnie i webinar raz na 2 tygodnie. To zależy jakby od tego czasu. Mówię Ci tylko, że to jest po prostu codzienna rutyna. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł do takiej codziennej rutyny, co można byłoby jeszcze dodać, to tutaj dajcie znać. Ja teraz przejdę na czat na chwilę, i za chwilę też zrobię takie podsumowanie i poszufladkuję te wszystkie rzeczy, które teraz powiedziałem, takie punkty, żebyś wiedział, w którym kierunku pójść. Wszystko będę tutaj na czat. Okej, dobra, tutaj informacje na temat, Filip tutaj pisze, ale w porządku, dobra. Podsumowując. Ja to podzielę, te wszystkie rzeczy, na 3 kategorie. I teraz, żeby była jasność, nazwę tych kategorii nazwę tej techniki, ja to nie wymyśliłem, to wymyślił mój serdeczny kumpel, przyjaciel, człowiek, z którym się fajnie współpracuje, Tomek. I ta metoda nazywa się SEX. Nie mam jak to napisać tutaj, ale sobie weź kartkę papieru teraz, weź sobie w tym momencie kartkę papieru, długopis jakiś i zapisz sobie. Ta metoda nazywa się SEX, czyli weźcie sobie kartkę papieru i zapiszcie sobie to jeszcze raz, czyli jest to po prostu 3 rzeczy, tak? Ja tego nie wymyśliłem, ta metoda wymyślił Tomek, mój kumpel, z którym współpracowałem i ta metoda polega na tym, że dzielisz sobie cały dzień tak naprawdę, albo to w ogóle to, co robisz, miesiąc na 4 kategorie, S, samorozwój, E, ekspert, K, kontakty, S, sprzedaż, czyli i teraz tak, to co dzisiaj Ci powiedziałem w wielkim skrócie, to jest po prostu nic innego jak wszystko, podsumowanie tego wszystkiego właśnie w metodzie seksu. Dlaczego? Samorozwój. Mówiłem Ci na samym początku, że warto codziennie czytać sobie książki, audiobooki, robić różne rzeczy, nie wiem, nawet jak sobie biegasz, coś robić, rozwijać się. Nawet powiem Tobie, że samorozwój to te spotkanie dzisiejsze możesz potraktować zahaczyć jako samorozwój, ale możesz to zaznaczyć to jako, nie wiem, rozrywka albo kabaret, jak uważasz, tak? Natomiast ja bym to wziął do jakby kategorii samorozwój, czyli dzisiaj oglądałeś 30-45 minut informacji na temat samorozwoju, okej? Dobra, więc to jest to. Kolejną rzecz, którą Ci powiedziałem, czyli CE, ekspert, tak? Co ja dzisiaj mówiłem? Mówiłem o nagrywaniu wideo, prowadzeniu bloga, tak? To nie jest nic innego, czy robienie webinarów, live'ów, to nie jest nic innego, jak budowanie sobie, po prostu budowanie swojej marki, pokazywanie siebie jako ekspert. W wielkim skrócie, bo jakby tutaj nie będziemy w to głęboko wchodzić, ale jeżeli nagrywasz wideo, live robisz, uczysz się, przekazujesz tą wiedzę dalej, jeżeli szkolisz ludzi w danym zakresie, to może być traktowany jako ekspert, albo co najmniej wiesz więcej niż inne osoby, bo dzisiaj ekspert to nie jest, naprawdę, uwierz mi, dzisiaj, żeby na przykład być ekspertem w cudzysłowie od kryptowalut dla ludzi, którzy biegają po ulicy, to nie trzeba skończyć 10-letnich studiów od kryptowalut, być Satoshi Nakamoto, nieważne jakim, i nie wiem, kopać kryptowaluty od 2000, tam nie wiem, 10, 15 czy któregoś tam roku. To nawet nie trzeba. Wystarczy, że weźmiesz sobie książkę jedną, czy nawet poczytać sobie burzę mózgów od naszych chłopaków, którzy zajebiście mówili na temat właśnie kryptowalut i ty w pewnym fragmencie jesteś ekspertem dla innych ludzi w danym temacie. Jeśli zaczniesz to dalej przekazywać tą wiedzę, to po prostu ludzie będą cię zacząć traktować jako eksperta, albo co najmniej być może zacznie budować swój autorytet w tym zakresie. Ale to też nie jest jakby, te szkolenie dzisiejsze nie jest spotkaniem o tym, w szczegółach wchodzimy w to, ale chciałem ci pokazać, że to jest kolejny element, który uwzględniłem w ciągu dnia. Kolejnym elementem, który uwzględniłem w ciągu dnia, to były kontakty, tak? Co ja powiedziałem, że warto nawiązywać rozmowę, komentować ludziom jakieś wpisy na blogu, tak? Pokazywać siebie jako ekspert, ale z drugiej strony tak samo, nie wiem, czy to wspomniałem, czy nie, jeżeli nie, to jakby uzupełnię tutaj, nawiązujemy kontakty każdego nowego dnia, czy to, nie wiem, na żywo z ludźmi, których się poznajesz, czy ludzie, którzy gdzieś tam tobie piszą na Facebooku, czy z ludźmi, z którymi wdajesz się w rozmowy na Facebooku, czy ktoś ci coś lajkuje, odpowiadasz mu, kontakty nawiązujesz każdego dnia, tak? No codzienna, żmudna monotonia. Kolejna rzecz, którą robisz każdego dnia, to nie jest innego jak sprzedaż, tak? Co ja mówiłem? Bierzesz telefon i dzwonisz, piszesz maila, tak? Takie sprawy takie właśnie autorespondery, wysyłanie maili, to też jest swojego rodzaju sprzedaż, to robienie też marketingu, mówienie pro jakichś wideo instruktażowych, to też poniekąd jest tam jakaś sprzedaż, ponieważ te wideo dla ciebie pracuje, marketing, sprzedaż, to wszystko ci tam może być połączone. I to są 4 elementy, w wielkim skrócie, które powodują to, że jeżeli będziesz robił z każdego dnia systematycznie, to po prostu moim zdaniem będziesz miał mega lepsze efekty. I teraz nie wiem, czy to się nagrało wcześniej, czy nie, ale powtórzę jeszcze raz, bo być może był ten okres taki 3 minut, który się to nie nagrało. To powiem jeszcze raz. Ja wiem, że być może ty wiesz o tym wszystkim, co ja teraz powiedziałem. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że być może teraz nie powiedziałem tutaj nic odkrywczego. Ja to doskonale wiem. Ale wiem też z drugiej strony, że robienie tej rzeczy systematycznie da tobie mega fajne efekty. Tak? Oczywiście do tego dochodzą spotkania z ludźmi, do tego dochodzą relacje, do tego dochodzi kontakty, tak? Do tego dochodzą pewne rzeczy, które się robi, a których na przykład nie widać, nie będę się dawał w dyskusję, ale chodzi mi o to, że masz 4 kategorie. Jest seks, tak? I te 4 rzeczy robiąc każdego dnia, możesz sobie to wszystko po prostu wdrożyć, tak? I systematyczne, często nudne działanie, no bo umówmy się jedną rzecz. Codziennie pisanie bloga, czy codziennie nagrywanie wideo, to ani nie jest proste, ani nie jest łatwe, ani nie jest przyjemne i często nie jest nawet fajne, tak? W cudzysłowie, ustalmy to, tak? Dla ludzi, którzy lubią to robić, to jest fajny flow, ale nie każdy lubi to robić. Ale dlatego być może ja ci powiedziałem taką idealną rzecz, którą ja robię, tak? Ale to ty sobie możesz wybrać media, social media, z których korzystasz, tak? Ja dzisiaj nawet nie powiedziałem nic o Instagramie. Oczywiście codzienne postowanie, czy postowanie co jakiś czas na Facebooku, to tak samo dochodzi do tej rutyny codziennej, tak? Czy to wrzucasz post na Instagramie, czy to zrobisz z jakiegoś tam Snapchata, jeżeli korzystasz. Niektórzy korzystają z jakichś innych, LinkedInów i tak dalej, ja tam na przykład na ten moment nie działam, ale wybierz sobie swoje media, działania na swoich grupach wewnętrznych, zewnętrznych, bo nie wiem, czy ty wiesz, że często jest tak, że załóżmy, nic nie pokazujemy na Facebooku w ciągu całego tygodnia, nawet czy dnia i tak dalej, ale w ostatecznym rozrachunku cały czas działamy w podziemi, bo mamy swoje grupy, czaty, czateczki, telegramy, tam piszemy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast do tej czynności codziennej i tak bym dorzucił właśnie takie działanie na social mediach, jeżeli tego nie powiedziałem tam, ale pewnie powiedziałem, ale jakby może tego nie uwypukliłem. Tak? Tyle ode mnie. To, co teraz proponuję ci zrobić, to, co sugeruję, abyś zrobił po zakończeniu tego spotkania, to wziął sobie te notatki i je po prostu wypisał. Albo weź, przeglądnij ten materiał jeszcze raz i wypisz sobie to, co ja powiedziałem. Mało tego, wróć do tego materiału za jakiś czas, za rok, za pół roku, za 5 lat i zastanów się, czy jesteś w miejscu, w którym chciałbyś być, czy twoje efekty są takie, jakie są, a jeżeli nie są, to być może nie robisz któregoś z etapów strategii seksu, albo nie robisz któregoś z etapów po prostu tej, ja bym to nazwał może taka checklisty codziennego dnia, tak? O, tak to powinno się nazywać, checklista codziennego dnia w drodze do miliona. To nawet taką, widzisz, nawet pomysł na książkę będzie. No właśnie. Teraz widzicie, kolejny projekt wpadł, do 1000 innych projektów, które gdzieś tam są, więc mam teraz co najmniej 3 miesiące dalej, czy 4 miesiące dalej kolejnego projektu do wdrażania, więc chciałbym wam podziękować za tą inspirację w dniu dzisiejszym, ponieważ dowaliliście mi kolejnej pracy na kolejny projekt. Nie? To wielkie brawa teraz dla was, dzięki śliczne. Dobra, ja kończę z mojej strony, ja wiem, że chciałbym dużo jeszcze powiedzieć, chciałbym powtórzyć wiele rzeczy jeszcze raz, wiem, że nie wszystko zostało powiedziane, ale myślę, że te kluczowe rzeczy zostały powiedziane, wypisz sobie to wszystko na kartce papieru, napisz sobie na jakiejś tablicy, w jakiś, nie wiem, czymś tam i zastanów się, w których elementach już to robisz na co dzień, a które ewentualnie możesz dopracować i zapamiętaj jedną rzecz, że możesz robić piękny marketing, możesz robić wszystko, tak? Ale jeżeli na samym końcu dalej nie będzie tej sprzedaży, jeżeli na samym końcu nie będziesz miał produktu, w który sam głęboko wierzysz, który jesteś przekonany sam wewnętrznie tutaj w sercu, że to co robisz jest zajebiste, że ten produkt, który sprzedajesz naprawdę jest dobry, że rozwiązuje problemy innych ludzi, tak? No to nie zarobisz pieniędzy, tak? I pamiętaj jeszcze jedną rzecz, złotą myśl na samym końcu, że twoje zarobki są też wprost proporcjonalne do wartości, jaką dajesz na rynek. Czyli z jednej strony robiąc sprzedaż, zarabiasz już fizycznie, ostatecznie, ale z drugiej strony robiąc marketing, dając wartość często ludziom na rynek, wartość, porady, rozwiązania, tipy, to są właśnie wideo, to są właśnie blogi, to są właśnie jakieś pojedyncze wskazówki, to jest odpowiadanie ludziom na komentarze, to jest dawanie wartości na rynek i twoje zarobki będą wprost proporcjonalne do wartości, jaką wnosisz na rynek. Tyle ode mnie, a mam pomysłów wiele jeszcze na tego live'a, ale dzięki śliczne za tego live'a. Będziesz miał ochotę, to możesz gdzieś tam go udostępnić. Nie będziesz miał ochoty, to nie musisz go udostępniać. Ja fajnie się bawiłem i cieszę się, że mogłem ci to przekazać i myślę, że za 5, 10 lat, za 2 lata może się zmienią marketingi, może się zmieni pewne rzeczy, ale myślę, że będę mógł śmiało polecać tego live'a, to nagranie z tego live'a ludziom, żeby zobaczyli, bo myślę, że te elementy się niekoniecznie zmienią. Zmienią się, może nie będzie już Facebooka, może nie będzie Insta, może będą jakieś nowe rzeczy, bo są wiele innych rzeczy. Lista mailingowa tak samo, być może to nie jest to, tak? Są inne sposoby na budowanie baz klientów na ten moment, o których dzisiaj nie powiedziałem, ale bo nie chcę mówić. Ale wiem jedno, że zawsze sprzedaż i zawsze dawanie wartości ludziom i kontakty i to wszystko, co dzisiaj powiedziałem, będzie aktualne. Kończę, pozdrawiam, trzymaj się.